dzisiejszym odcinku z Lazarusa, gdzie jako Serbia musimy posiadać całe Bałkany. Zobaczymy, jak Polacy fundują serbską tarczę antykryzysową. Ale to było 500 golda, które się po prostu Serbii należy. Nie rozumiem w tym problem. Skoro dają, to mają. Nie damy przejąć Polski zagranicznym podmiotom! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Święty Związek Państw Niemieckich. Ach, 2 lata minęły, a Osman już nas zdradził, już nas nienawidzi. Tak dokładnie jak to przewidzieliśmy, udało mi się dołączyć do Holy Roman Empire, przez co mam protekcję cesarza. No i toczę również wojnę z Wenecją. Boże, tylko czemu wszyscy mnie atakują i mnie oblegają? Wenecjo, czy ja ci aż tak przeszkadzam? A, i Osman jak zwykle wysłał mi Warna, żebym nic nie mógł podbijać. Na szczęście pamiętajcie, że to dotyczy tylko naszych wspólnych sąsiadów, o takiej Albanii, Wołoszczyzny, a Węgry tak czy siak możemy łoić. Okej, wbiliśmy się tutaj pod Zagrzeb, żeby pokonać wojska weneckie. Na szczęście Austriacy mi pomogli. My lećmy teraz na... Chociaż nie, tą Zarę zdobądźmy, bo nie chciałbym, żeby to mi tutaj podwalił Austriak. No, jak fajnie, chyba zaraz walimy Stack Wipe'a tutaj w Wenecji, albo jeszcze nie. Boże, jaka ta nowa mechanika bez Fire'a jest zrąbana. Ja tak ich mogę... Już jest 7 albo 8 bitwa, w której... po prostu non to per zimi wygrywam i o, jest tak wipe, jej! Ogólnie staram się pomóc tutaj Austriakom, żeby coś jednak tutaj zdobyli. Ta wojna nie była dla nich jakoś super kosztowna. Chociaż atakuję tutaj Węgry, bo mamy całkiem niezłą okazję na przyjęcie po prostu jednego fortu na raz. A muszę coś też tutaj popodbijać, a prawda mnie zastanawia. Jak Polska, która jest naprawdę teraz potężnym krajem, przegrywa tą wojnę z Czechami? Mając przewagę technologiczną, to się po prostu nie zdarza. I chyba finałowa bitwa tej wojny pod nową stolicą Węgier, której nazwę nawet nie wymówię, no ale to już jest po Węgrach w tym momencie. Zabieram Albanię, chociaż z tym troszeczkę ryzykuję, że będę kolejnym celem Osmana, ale nic na to nie poradzę. Jest, ja mam tutaj prawie 34% udziału w wojnie z Wenecją. Węgry, po co wy tą armię jeszcze rekrutujecie? No to tylko na was tutaj śmierć czeka. Ja tego nie rozumiem. Dajcie agresywną ekspansję, jest! 22 punkty favorów z Austrią, wy jej... No pewnie, dali mi jedną prowincję i już po prostu ile krajów może mi wejść w koalicję. No to takim peace dealem musimy się zadowolić. Tutaj tą część dla Transylwanii, odcinamy Węgry od reszty przyjaciół. No i na ten moment musi nam to niestety starczyć, a my musimy zająć się spłacaniem naszych pożyczek, których nie mamy aż tak dużo. Dodajemy też kolejne kultury do akceptowanych, zwłaszcza węgierską, dom i słowacka będzie później. No dobra, może jednak nie ma tak tragedii z tymi pożyczkami, ale całkiem ładnie to się spłaca. Możemy też wreszcie odpiąć to, że state'om dajemy 25% autonomii w moich prowincjach, 10 golda czystego income'u, i z czego 11 golda to jest kopalnie ze złotem. Nie, pieniądze nie biorą się znikąd. Boże, to wygląda jakbyśmy jakiegoś naprawdę serbskiego raka tutaj zapuścili. Od razu zaczynamy proces integrowania Transylwanii. Masakra, teraz zobaczyłem, co ta Włoszczyzna tutaj zrobiła. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska to jeden z tych krajów, co rozdaje pieniądze za darmo. Patrzcie, dają prawie 500+. O, i pożyczki spłacone, instytucja wprowadzona. Polska to taki dobry sąsiad. Tak, Osman postrzega mnie jako rywala. Kraj prawie 300% większa armia, ale tak, jesteśmy rywalami na arenie międzynarodowej. Mogę zawrzeć nic nie warty sojusz z Moskwą. Nie miałem jeszcze ani jednej gry, w której Moskwa by mnie wsparła w moich wojnach defensywnych. Nie wiem, co Kuare Kunju zrobiło w poprzednim życiu, ale naprawdę niezłą karę za to poniosło. Ciekawe, czy chociaż raz z tego eventu dostanę dobrego generała. No dobra, może być. Naprawdę powinien być jakiś achievement za udział złota w takim inkomie. Nie wiem, jakoś wczesna Wenezuela czy coś. Ja już się nauczyłem, że najlepsze idee dla państw prawosławnych na sam początek to ilościowe,
oraz ekonomiczne w dowolnej kolejności, ale te dwa jako pierwsze to jest must have dla państw prawosławnych. No może z wyjątkiem Rosji, tam stary build cały czas się dobrze spisuje. No to teraz możemy trochę workshopów pobudować, skoro mamy pieniądze i odpowiednią technologię. Masakra, znowu autonomię ściągamy tutaj z naszego integrowanego wasala. Będą bunty. A ten kretyn skasował tu fort, czemu? Tak jak mówiłem, kolejne biorę ekonomiczne. Ta rozrzutka nie będzie długa, więc zostaną do końca. W normalnej bym je skasował około 1600. Pamiętajcie, że składam Lukas, możecie dostać 100% rozliczkę na stronie enba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy 24, a to jest niezawodne. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No, to lecimy z kolejną wojną, tutaj z Węgrami. No tak, długa wojna to nie była. Ale patrzcie, Polska znowu daje pieniądze. Dostaliśmy też jakieś dodatki małe, socjalne tutaj od Niemców. Tfu! Na Niemca, jak mało pieniędzy daje. No i bierzemy tutaj kolejne, prawie 500 plus dukatów. Ale to chyba nasz ostatni socjal z Polski. Inflacja nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak inflacja. No i patrzcie, Polska jeszcze ugra tego Teutonika. Jej, czyli socjal się nie skończy. 1496. Serbia ma samych trójkowych doradców, zarabia krocie. No, ale oczywiście nasz sen nie mógł trwać długo, właśnie zawaliła mi się kopalnia ze złota. Inflacja nie istnieje. Mam claim już na całą Bośnię. O, wezwijmy Czechów i zdobądźmy tutaj naszego sąsiada. Szczerze mówiąc, trochę liczę na to, że Regusa zaatakuje również Bośnię i będą tutaj poprzez zwasalizowanie przynajmniej jednej prowincji zjeść Regusę, bo tak to ma gwarancję i sojusz. No, Czechy. O, dobra, Czechy pomogły nam w tej bitwie. Wyrąbiście i co? Uda nam się chyba tutaj dorwać całą wenecką armię i zrobić ich stack wipe'a, albo nie, gdzie to się wycofuje, z kim ja jeszcze wojnę toczę? Aha, dobra, to lecimy na ciebie. Wreszcie mogę Narodowy Bank założyć. Inflacja nie istnieje. Inflacja nie istnieje. I znowu niszczymy armię wenecką. To jakoś nie wiem, czy oni są tacy. Czyżby stack wipe? Wyjebiście! Od Wenecji bierzemy te prowincje oraz War Operation, a Bośnia realnie przestaje istnieć. Niestety szkoda, że Regusa nie zaatakowała. Serbia jest co prawda ostatnim Great Powerem, ale jest Great Powerem. Nie zgadniecie, ale Polska znowu otworzyła swój bank. Polsko, pieniędzmi trzeba się dzielić z biedniejszymi krajami. No, bardzo dziękuję. Tak, oto zdobyliśmy środki na ważną inwestycję portową na międzynarodowy port w Rijeki. Jakkolwiek się to nazywa. A inflacji jak nie było, tak też i nie ma. Powiem wam, że jak ja mam tutaj handel robić, to ja za bardzo nie wiem. Na logikę trzeba byłoby zdobyć Wenecję, bo tak, tutaj handlu w Peszcie wszystko ucieka albo do Krakowa, albo do Wiednia. Z Regusy możemy przejeżdżać albo do Wenecji, albo do właśnie handlu w Peszcie. Jak to tutaj budować? No i wreszcie możemy dać naszą tutaj politykę, zmniejszającą koszty developmentu o 10%. Nie planuję jakichś większych wojen albo cięższych wojen, więc weźmy też ikonę czegoś tam, też zmniejszającą koszty developmentu o kolejne 20%. Tak, ten build jest naprawdę fajny dla państwa prawosławne. Reformacja, kiedy protestanci też walnęli? A jak to tak szybko się pojawiło? Jak? 509! No i pięknie, kolonializm bardzo szybko się już u nas rozprzestrzenia. My mamy 40-poziomową prowincję. Szkoda, że przy granicy z Austrią, ale tutaj naprawdę było tanie to zbustować wszystko. No i tak się kończy niestety socjal dla Polski. Nasza stolica staje się drugą prowincją z 40 punktami dewa. No to teraz odpalmy sobie na całej naszej tutaj szerokości ten local development cost. We wszystkich naszych prowincjach, bo inaczej to tak wiecie, nie ogarnę za bardzo tego, gdzie ja to mogę robić, gdzie nie jest najtaniej i tak dalej, i tak dalej. I sobie podewujemy. No 10 lat najbliższych to jest takie dewowanie mojego kraju. Okej, będzie burdel, Osman ma wojnę z Wenecją, dosłownie z Wenecją oraz Francją. Na naszych najwyżej developmentowych prowincjach stawiajmy cut house'y, żeby trochę tutaj ten nasz gathering sobie obniżyć. Bo jakby to powiedzieć, mam lekkie przekroczenie. Liczę, że na tej wojnie Osman spali trochę swoje wojska i będę mógł go pocisnąć wraz z naszymi sojusznikami. No niestety, wszyscy piorą Wenecję, więc piorę i ja. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć tutaj stolicę. Nie potrzebujemy Austriaków raczej. Jako, że niedługo przewiduję konflikt z Osmanem, zaczynam budować moją flotę, na którą składają się same Heavy. Tak, na Morzu Śródziemnym. Wenecja staje się naszym wasalem. Zacznijmy od razu też z nią poprawiać relacje, bo nie ukrywam, że będziemy mieli tutaj dość sporo teraz terytoriów na Reconquestie dzięki temu. O tyle aż mamy
A my tymczasem dewujemy sobie, o tutaj, jak widzicie, krowy i inne takie, wszystko sobie tutaj dewuje. Bo czemuż by nie? Mamy tyle tych punktów w nadmiarze. Koszty developmentu są po prostu minimalne teraz, więc czemuż by nie? Tak, nazwa statku Kosowo brzmi bardzo dumnie. No to, jakby to powiedzieć, czas ruszać na wojnę. Reconquest naszych prowincji plus parę od weneckich. Wszystkich naszych dzielnych sojuszników wzywamy, oby to dało radę. Bo oczywiście będziemy coś tam innego zajmowali. Niby kilkukrotna przewaga. Ale z Osmanem to nigdy nie możemy być tego pewni.